Witamy w kolejnym odcinku Listy Focusa. Dzisiaj wracamy do przeglądu najważniejszych budowli w historii ludzkości. W poprzednim odcinku przyglądaliśmy się takim wspaniałościom jak piramidy, mur chiński czy zamek krzyżacki w Malborku. Gwarantujemy, że w dzisiejszym odcinku będzie równie ciekawie. Zapraszamy na największe cuda architektury, część druga. Trzeba pochylić znowu głowy nad ludzką pomysłowością, nad ludzką pracowitością i organizacją. Jak oni to zobaczyli, stwierdzili, chyba wybudowali to Rzymianie. No właśnie nie, to ludzie mieszkający tam lokalnie postanowili się spiąć i wybudowali coś takiego niesamowitego. Wielki kompleks religijno-świątynno-urbanistyczny, bo tak należałoby to określić. No, szczyt inżynierii budowlanej. Budynek, kiedy powstawał, określany był jednym z najbrzydszych budynków i tak naprawdę czymś, co szpeciło Paryż. A teraz idziemy do Ameryki Środkowej. Jedno z najbardziej znanych prekolumbijskich miast. Byłem, widziałem, imponująca budowla, czuję się w niej mistycyzm, sztukę, artyzm i w ogóle. Ale uwaga, trzeba założyć długie spodnie, nawet przy 40-stopniowych upałach na zewnątrz. Mieliśmy do czynienia z niezwykłym tempem konstruowania i powstawania tego budynku. Iście amerykańskim. 6 miesięcy na stworzenie projektu, 12 miesięcy na postawienie tej potężnej konstrukcji. Jeśli chcecie się dowiedzieć, co jeszcze powiedzieli nasi goście, zostańcie z nami. Już po krótkiej przerwie pokażemy Wam największe cuda architektury. Naszą podróż zaczynamy od Ameryki Południowej. Jak szacują archeolodzy, miasto, które odwiedzimy, zaczęto wznosić w II wieku przed naszą erą. I o ile legendy miejscowych ludów wskazują jako architektów tego obiektu mityczne olbrzymy, my nie mamy wątpliwości, że to człowiek wybudował Teotihuacan. A teraz idziemy do Ameryki Środkowej. Teotihuacan, jedno z najbardziej znanych prekolumbijskich miast, powstawały od II wieku przed naszą erą do II wieku naszej ery, do dzisiaj wzbudza zachwyt. Trzeba pochylić znowu głowy nad ludzką pomysłowością, nad ludzką pracowitością i organizacją. Wielki kompleks religijno-świątynno-urbanistyczny, bo tak należałoby to określić. Co bardzo fajne i ciekawe, to przez Azteków to miejsce było nazywane taką fabryką, czy też miejscem, gdzie rodzili się bogowie. Naprawdę musi być tam coś mega wyjątkowego, skoro jakby wszyscy dali się złapać na to i stwierdzili, że wow, tam cały świat powstał i bogowie, i my, wow, rewelacja. Bo to nie jest tylko kompleks świątynny, to nie jest tylko długa na 2 kilometry aleja zmarłych, to nie są wspaniałe piramidy. To jest prawdziwe miasto, które powstało wokół tego świątynnego kompleksu. Zniesione zostało przez jakieś ludy przed przybyciem, przed zbudowaniem Imperium Azteckiego. Musiało mieć charakter takiej troszeczkę Częstochowy Ameryki Środkowej. Ludzie wierzyli, że tam się zaczął świat. Jakaś lekka paranoja. Tak sobie pomyślałem, jak to wierzyli, że tam się zaczął świat. No i podobno tam, w tym miejscu, rozdzieliło się światło od ciemności, ziemia od nieba i tam wszystko się zaczęło, w ogóle jakieś mistyczne miejsce. Bo tam zdaje się, że pielgrzymkowały różne ludy, dosłownie pielgrzymkowali przedstawiciele różnych ludów zamieszkujących obecny Meksyk, obecny Półwysep Jukatan nawet. Pielgrzymkowali do kilku potężnych świątyń. Dwie piramidy tam, piramida Słońca i piramida Księżyca. Zachowały się dość dobrze. Składane były ofiary, również ofiary krwawe, również z ludzi. Trzeba o tym pamiętać, że to nie byli sadyści, tak? Oni składali te ofiary z ludzi nie dlatego, że byli sadystami. Oni poświęcali coś, co jest cenne, ludzkie życie, by uzyskać z kolei od bogów
wsparcie. I to wszystko zbudowane bez użycia jednego metalowego narzędzia, w większości z błota zmieszanego, z gliny błotnej zmieszanej ze słomą, a następnie suszonej na słońcu, którego akurat w Meksyku nie brakuje. Niesamowite, a my dzisiaj mamy taką technologię i takie sprzęty i urządzenia i nie możemy sobie poradzić z drugą linią metra. No, to jakaś paranoja jest. W tej budowli, co trzeba podkreślić, powstał również kalendarz aztecki. To ten, który przewidywał koniec świata w 2012 roku. Coś im nie wyszło, na szczęście. Kolejną pozycją naszego rankingu jest Watykańska Bazylika. Budowla ta ma swoje początki już w czasach antycznych, ale dopiero papież Juliusz II rozpoczął proces jej wznoszenia. I choć obecnie utraciła miano najwyższego kościoła świata, to dalej zostaje najważniejszym miejscem kultu chrześcijan. Zapraszamy na wycieczkę po Bazylice Świętego Piotra. To teraz lecimy do Watykanu. To bardzo ważne miejsce dla każdego turysty, dla kogoś, kto lubi jeździć po świecie, dla kogoś, kto lubi zabytki. To jest to drugi co do wielkości kościół na świecie. No to trzeba zobaczyć. To absolutnie w ogóle nie podlega dyskusji. Jedna z najbardziej monumentalnych budowli świata. Miejsce bardzo ważne dla cywilizacji chrześcijańskiej. Wedle legend wcześniej w tym miejscu istniał cyrk Nerona. To znaczy cyrk Nerona rzeczywiście istniał, ale wedle legend w tymże miejscu śmierć miał ponieść święty Piotr. Grób świętego Piotra znajduje się w podziemiach bazyliki, a kościół w tym miejscu nakazuje zbudować cesarz Konstanty. Każdy władca, czy to świecki, czy duchowny, miał taką ambicję, żeby po sobie zostawić jakiś pomnik trwalszy niż ze Spiżu. Oczywiście wiadomo, że obiekty sakralne to są zawsze obiekty, które mają szansę przetrwać przez całe wieki. Z początkiem XVI wieku papież postanawia walącą się bazylikę zamienić w imponujący kościół. No i papież Juliusz II, taki dość typowy władca, no bo on był władcą tak naprawdę państwa kościelnego, czyli władca renesansowy, również miał taką ambicję zbudować kościół, który przyćmi wcześniejsze budowle, czy to bizantyjskie, czy budowle gotyckie, średniowieczne. Budowa nowego obiektu sakralnego trwa półtora wieku, a zaangażowani są do tego najwspanialsi artyści renesansowej Europy. Malarze, rzeźbiarze, architekci. Nie zapominajmy, że wybudowali ją, a właściwie pracowali przy budowie tacy gwiazdorzy włoskiej sztuki jak Michał Anioł Buonarroti czy Rafael Santi. Mamy wiek XVI, tak? Z jednej strony renesans, humanizm i to widać. Na zewnątrz, w środku kościoła to jest nawiązanie do pewnych wzorców architektonicznych z antyku, ale nie kopia antyku, tylko twórcze rozwinięcie pewnych pomysłów antycznych. Byłem, widziałem, imponująca budowla, czuję się w niej mistycyzm, sztukę, artyzm i w ogóle. Ale uwaga, trzeba założyć długie spodnie, nawet przy 40-stopniowych upałach na zewnątrz. Ale co ciekawe, kiedyś znajomy mi opowiadał, który właśnie pojechał na plac świętego Piotra i zawsze mówi, że oglądał w telewizji, że to takie wielkie, że coś tam, a jak przyjechał, to się okazało, że mówi, że myślałem, że to większe, czyli telewizja trochę to powiększa. No ale i tak, jest to, jakby tak jak powiedziałem, drugi co do wielkości kościół na świecie, czyli jest ogromny. Do kolejnej budowli musimy przedzierać się przez kambodżańską dżunglę. Przez archeologów określane jako największe miasto przed epoką przemysłową zostało opuszczone w niewyjaśnionych okolicznościach. Panie i panowie, oto Angkor Wat. Angkor Wat, symbol Kambodży, największy sakralny kompleks świata, powstały w XII wieku, wciąż budzi nie tylko podziw, ale wciąż odkrywane są nowe informacje na jego temat. Świadczy on o niegdysiejszej potędze, także potędze ekonomicznej Khmerów. No to właśnie lud Khmerów wzniósł ten cały obiekt. Potężny, jak już wspomniałem, kompleks na
obszarze około 400 km kwadratowych, co też daje pewne wyobrażenie o jego ogromie. Tam między innymi znajdziemy jakąś kosmicznie długą płaskorzeźbę. Tam 900 metrów to ma. Coś niesamowitego. A dodatkowo jeszcze na tej płaskorzeźbie możemy znaleźć 20 tysięcy postaci. Coś niesamowitego, po prostu rzeźbienie tego i produkcja tego. Można, patrząc na ten cały kompleks, tak świątynno, klasztorno, uzdrowiskowy, bo tam były także jakieś obiekty lecznicze, można odczytać koleje historii religii tegoż obszaru. My przywykliśmy czytać o tym, że Indochiny to jest obszar buddyjski, małego wozu buddyjskiego, ale wcześniej były tam bardzo silne wpływy hinduistyczne. I pierwotnie Angkor Wat została wzniesiona, ten kompleks został wzniesiony jako kompleks hinduistyczny. Powstał ku czci bogini Wisznu. Później został przemianowany na buddyjski, później ponownie został hinduistyczny. Dość szybko popadł w zapomnienie i upadł. I przez świat cywilizowany, czyli przez Europę, zostaje odkryty w wieku XVII, kiedy to do Kambodży docierają mnisi portugalscy. Jak oni to zobaczyli, stwierdzili, bo wybudowali to Rzymianie. No właśnie nie, to ludzie mieszkający tam lokalnie postanowili się spiąć i wybudowali coś takiego niesamowitego. No, szczyt inżynierii budowlanej. Dzika dżungla, dzika przyroda i nagle bum, tak? Miasto z kamienia. Ogromne miasto z gigantycznymi świątyniami, wzniesione no, w obszarze, gdzie jest mokro, wilgotno i dżungla. Więc myślę, że to robi największe wrażenie. Przywracanie tego kompleksu świątynnego światu trwa tak naprawdę do dzisiaj z krótką, ale niezwykle krwawą i burzliwą przerwą na rządy Czerwonych Khmerów, jednego z najbardziej zbrodniczych rządów świata, który w ciągu kilkunastu lat wymordował 1/3 ludności Kambodży. W okresie rządów Czerwonych Khmerów Angkor Wat został zamieniony na poligon wojskowy. Całe szczęście nie został całkowicie zdewastowany. Proces przywracania świetności temuż kompleksowi trwa do dzisiaj. Z kambodżańskiej dziczy przenosimy się do zatłoczonego Paryża. I o ile obecnie nie wyobrażamy sobie panoramy tego miasta bez tej perły architektury, to w momencie jej wznoszenia większość Paryżan była jej przeciwna. 7 tysięcy ton stali i 2,5 miliona nitów, czyli wieża Eiffla. W 1887 roku w Paryżu rozpoczyna się budowla potężnej metalowej konstrukcji. Ta wieża ma być symbolem Paryża, ma być symbolem Francji w okresie Wielkiej Wystawy. To miało być stulecie rewolucji francuskiej, także też kolejna data symboliczna. Tak? Ludzkość wkracza w nową epokę, rzekomo. I tutaj XIX wiek z tą parą, żelazem, elektrycznością składa hołd rewolucji francuskiej tą symboliczną wieżą. Miała pokazać, jak Francuzi są, jakimi są mistrzami inżynierii budownictwa. Jak sobie obejrzymy mosty XIX-wieczne, z przełomu XIX i XX wieku, to dojrzymy mnóstwo podobieństw między konstrukcją mostów krakowicowych, nitowanych, a wieżą Eiffla i te podobieństwa no nie bez przyczyny tam są, gdyż główny konstruktor był właśnie budowniczym mostów. Jak na tamte czasy mostów absolutnie nowatorskich, wznoszonych właśnie z różnych elementów stalowych, nitowanych, łączonych. Gdyby ktoś dzisiaj sięgnął do XIX-wiecznej francuskiej prasy, to byłby zszokowany tym, jak wiele emocji wzbudzała budowa wieży Eiffla. Bardzo często jest tak, że jak się coś buduje takiego dużego, to rodzą się kontrowersje, że ludzie protestują, że to szpetne, że to się zawali, że podczas budowy na pewno ktoś zginie, kto będzie za to odpowiadał, jak to runie, jak ludzie pospadają i tak dalej, i tak dalej. Budynek, kiedy powstawał, określany był jednym z najbrzydszych budynków i tak naprawdę czymś, co szpeciło Paryż.
znani pisarze, na przykład Guy de Maupassant, protestuje przeciwko budowli, która jego zdaniem psuje wizerunek Paryża. W takim niezwykle emocjonalnych słowach mówi, że po postawieniu tego szkaradzieństwa on musi opuścić Paryż, on musi opuścić Francję. To działa mu tak na nerwy, że on nie jest w stanie tam dłużej wytrzymać. Tu ci wszyscy, którzy protestowali, się pomylili. Przecież wieża Eiffla przyciąga do Paryża. Wieża Eiffla miała stać pierwotnie 20 lat. To miała być prowizorka, o czym się nieraz w historii przekonaliśmy. Prowizorki są najtrwalsze. Stoi już grubo dłużej niż lat 20, postoi, myślę, jeszcze dużo, dużo, dużo dłużej. Jest takim wizualnym symbolem Paryża. Jest to świetna atrakcja turystyczna. Każde zdjęcie romantycznej, zakochanej pary musi być na tle wieży Eiffla. To podstawa. Dodatkowo jest pięknie oświetlona od jakiegoś czasu. Wygląda naprawdę rewelacyjnie. Budzi dzisiaj zaciekawienie raczej to, co jest wokół wieży Eiffla, czyli przyznam, że turystów z Europy zaobserwowałem, że oni najczęściej zwracają uwagę na to, na te siatki przeciwko samobójcom porozpinane. W pewnym momencie była nawet moda na to, żeby jeżeli ktoś chciał pozbawić się życia z powodu na przykład zawodów miłosnych albo innych tego typu rzeczy, to wybierał wieżę Eiffla, bo to było bardzo, bardzo, bardzo na miejscu. Tam były jakieś próby samobójcze, no, pewnie były, no, oczywiście. No, zawsze przy każdych takich wielkich budowlach są, no, ale no, zdarza się. No. Na szczęście stoi. Wieża Eiffla robi wrażenie również na filmowcach. Nie zapominajmy, że w filmie View to a Kill James Bond, Roger Moore wówczas, walczył przecież z Grace Jones, taką czarną panterą, złą postacią. Notabene Grace Jones z wieży Eiffla sfrunęła na spadochronie. A, jeszcze jedna ciekawostka. Jakiś czas temu widziałem taką informację, lekko przerażającą, że jakaś kobitka zakochała się do tego stopnia w wieży Eiffla, że postanowiła wejść z nią w związek małżeński. Byłem lekko przerażony, no ale faktycznie pokazują kobietę, która leży tak na tych przęsłach i powiedziała takie zdanie, że wieża jest taka zimna, ona oddaje mi swój chłód, a ja oddaję jej swoje ciepło. Razem się uzupełniamy. No jakaś totalna paranoja, aż tak bardzo bym się nie zachwycał tym zabytkiem. Jest fajny, no ale nie aż tak fajny, żeby się z nim hajtać. No. Najmłodszy obiekt w naszym zestawieniu znajduje się w Nowym Jorku. Ten liczący 102 kondygnacje drapacz chmur był najwyższym budynkiem świata do 1972 roku. Przed nami w całej okazałości Empire State Building. Empire State Building jest jednym z tych nielicznych budowli, które jak pojechałem, zobaczyłem, byłem w środku, to zrobiłem wielkie wow, rzeczywiście było warto. Budynek, który rozbudzał przez wiele lat wyobraźnię, grał w wielu filmach, dzisiaj już nie jest. Od 40 lat z okładem nie jest najwyższym budynkiem świata, ale w 1932 roku, kiedy powstawał, był tym budynkiem. Był najwyższym budynkiem świata, liczącym ponad 100 kondygnacji, a doliczając do tego dość wysoką wieżę radiową, jeszcze wyższym. Wszyscy kojarzą ten wieżowiec i jego szpiczasty koniec. I co ciekawe, ja się kiedyś zastanawiałem, bo w zamyśle to miało być lądowisko dla sterowców, czy taki hak, który będzie zahaczał te sterowce i tam będzie można wylądować. No matko, co to musi być za hardkor? Kto tam w ogóle zatrzyma się na tym szpicu? Będzie wysiadał po jakichś drabinkach, schodkach? To jest jakaś paranoja, no. Zwariowałbym ze strachu. Na szczęście upadło. Co ciekawe, przy jego budowie wykorzystywano pracę Indian z plemienia Mohawk. Są to ludzie, którzy nie do końca jasnych przyczyn mają zdecydowanie lepszą orientację przestrzenną i dużo niższe poczucie lęku wysokości. Są w stanie pracować na dużych wysokościach praktycznie bez zabezpieczeń, bo te zabezpieczenia im tylko przeszkadzają. I oni rzeczywiście tam z tymi wielkimi młotami do nitowania, bo konstrukcja Empire State Building jest żelazna, oni te elementy żelazne tam nitowali, łączyli na 100, 200, 300 potem metrach, praktycznie bez żadnych pasów asekuracyjnych. I niewielu ich spadło. Mieliśmy do czynienia z niezwykłym tempem
konstruowania i powstawania tego budynku. Iście amerykański. 6 miesięcy na stworzenie projektu, 12 miesięcy na postawienie tej potężnej konstrukcji. Empire State Building był taką sensacją i ta sensacja jako symbol Nowego Jorku zbiegła się w czasie z erupcją kina. I w związku z tym, że bardzo często wybierano go za w scenariuszach filmów amerykańskich w latach 20. i 30. wybierano go jako taki symbol potęgi Ameryki i symbol nowoczesności Nowego Jorku. W związku z tym utrwalił się wizerunek Empire State Building na całym świecie jako właśnie czegoś, co kojarzy się z tą amerykańską potęgą i z tym miastem, które otwiera takie nowe szanse, które jest inne niż wszystkie. No i maskotka Empire State Building, czyli King Kong, który zakochał się w budynku, gości w środku budynku nie tylko w sklepach z pamiątkami, ale również można sobie zrobić na przykład z King Kongiem zdjęcie, będąc w uścisku King Konga gdzieś na korytarzu w trakcie czekania na windę. Natomiast, co bardzo ciekawe, to tam jest świetny taras widokowy, przepiękny widok. Dodatkowo jeszcze świetne miejsce na różnego rodzaju anteny, telewizyjne, radiowe, komórkowe. Najwyższy wieżowiec, rewelacja. No po prostu jest ikoną, no ikoną stylu, no masa stali, masa szkła, szczyt inżynierii jak na tamte czasy, który stoi do dzisiaj. No naprawdę rewelacja. Być w Nowym Jorku i nie zrobić sobie zdjęcia przy Empire State Building, no to jakaś bzdura, jakaś głupota. No ja wiem, że to może takie oklepane, że robimy zdjęcie od razu, no ale no trzeba, no, moim zdaniem. Kończymy już naszą podróż po cudach architektury. Zapraszamy do oglądania kolejnych odsłon naszego programu. Tylko w Focus TV.